Hej, cześć, z Dicemog z Mas w kolejnym unboxingu. Czyli będzie to unboxing gry Dying Light edycji kolekcjonerskiej w wersji na komputer. Jest to gra wydana przez Polaków, przez firmę Techland. Techland jest znany z gier, które takie jak Dead Island. I tak oto prezentuje się pudełko edycji kolekcjonerskiej. Mam tu trochę powgniatane, bo to doszło z Polski do Niemiec. Już to tak wysłali, ja to drugi raz nagrywam. Więc wiecie, no może trochę tam coś być w środku inaczej. Więc przód wygląda tako, bok tako, tył tako, czyli tył tego zombiaka. O kurde, ale tu zrobione. Drugi bok tako i góra tako. Dobra, więc otwierajmy. Rzeczy trochę inaczej są poukładane, jakoś już ja to robiłem, więc wiecie, trochę inaczej jest to. Więc pierwsza rzecz, sama gra, już wyjęta z folii, wszystko z dodatkiem Beat the Zombie, z którego też się pojawiły odcinki. Jest to tryb multiplayer, w którym jedna osoba jest zombie i poluje na kilku innych graczy, którzy są normalnymi graczami. I tak wygląda pudełko. O kurde, bok. I tył, bardzo ładnie. W środku jest kod startowy i naklejki, które były wcześniej normalnie w środku, tylko że ja już je wyjąłem. Więc naklejki takie są. Pierwsza naklejka. Druga naklejka. Trzecia naklejka. I więcej naklejek nie ma. Kolejna rzecz jest to artbook Dying Light, który zawiera 101 stron, spis treści, czyli postacie, zombie, slumsy, stare miasto i bronie. Tył wygląda tako. Fajna, twarda oprawa. I teraz zróbmy sobie tak jakby kartkowanie, więc żebyście wiedzieli, co w nim jest. Bardzo fajny artbook. Kolejna rzecz jest to podręcznik przetrwania Dying Light, który bardzo, ale to bardzo według mnie fajnie wygląda. Tak wygląda z przodu, bok jest taki cienki, tył taki. I w środku właśnie są poradniki, takie też wam przekartkuję. O broniach, informacji, o różnych rzeczach, frakcjach w grze. Kolejną rzeczą jest steelbook. Bardzo ładny steelbook, fajny. To jest mój chyba trzeci czy czwarty już steelbook. Tako wygląda z przodu, z tyłu i środek na dwie płytki. Jeszcze jest miejsce. Też fajnie wygląda. Kolejną rzeczą jest oryginalny soundtrack gry Dying Light. Fajnie, że właśnie soundtrack zrobili w edycji, w wersji, znaczy pudełkowej z płytką, a nie tak jak na przykład teraz jest bardzo to modne, że robią w wersji cyfrowej do pobrania. Takie coś mi się bardziej podoba. Tutaj są piosenki, kompozycja Paweł Błaszczak i o, ten oryginalna ścieżka dźwiękowa. I ten mężczyzna, który robił piosenki, robił też piosenki do Dead Island trylogii, Call of Juarez, Chrome, a także Crime Cities. Jest tutaj 21 piosenek, które na pewno sobie sprawdzę, jeszcze tak oto wygląda w środku. I lećmy do kolejnej rzeczy, czyli do koszulki. Koszulka jest w rozmiarze L, ale nie tym dużym, takim chyba L, tylko w tym takim mniejszym, czyli akurat na mnie rozmiar. Tako wygląda. Taki zombie. Napis Dying Light. A z tyłu taka jakby bardziej reklama jest. Czyli ich strona facebookowa. Good night, good luck. Bardzo fajne. Nałożę ją sobie. Już ją miałem na sobie, ale musiałem spakować to, żeby wam zrobić unboxing znowu, bo wtedy szłem do szkoły i na szybko kręciłem wam ten unboxing, więc i się nie udał, to teraz wracamy znowu. I kolejną rzeczą jest smyczka. Odsuń się. Bo temu. Taka bardzo fajna smyczka. Ciebie widać w kamerze. Tutaj stój. Fajna smycz,
fajna moja taka jakby pierwsza, bo tak naprawdę nie mam smyczy, mam taką starą, to jakby druga. I tak o pudełko. Pudełko jest porwane, miało wypadek podczas jechania tutaj, ale dzięki Bogu tutaj pudełko z autografami, nic się nie stało dla autografów. Więc to jest najważniejsze. Autografy wszystkich ludzi. Napis Good Night, Good Luck. Autografy, wszystko. I figurka, która nie ma palców. Tak. Wypadek kolejny był, teraz tylko że z figurką. I figurka nie ma palców. Okej. Tutaj tako. Czekajcie. No i figurka prezentuje się bardzo fajnie. To czekajcie. Tako. Bardzo fajnie, nie ma tylko palców. Taka mała informacja, czemu odcinek się tak szybko skończył, ale wysiadła mi bateria i się skończyło nagrywanie. Ale widzieliście wszystko, to był ten kraj już koniec. Więc jeżeli Wam się spodobał unboxing, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie serię z tej gry, na pewno chcecie, tak myślę. Napiszcie mi w komentarzu, oczywiście też zostawcie łapkę w górę. Mój los Max i na razie.